na pewno nie był taki, jaki bym sobie wymarzył, prawda? No, na początku wszystkie imprezy poodwoływali, łącznie z Igrzyskami Olimpijskimi, na które się najbardziej szykowałem i to wierzyłem głęboko w to, że to będzie mój rok. No ale, no cóż, ciężki rok, ale przeżyliśmy go, jest nowy 2021 i oby był lepszy. Trudny. Trudny, ale pełen motywacji. Myślę, że bardzo nazwałbym go rozpędowym do 2021. Długi i specyficzny. Ogólnie rzecz biorąc, tak. Coś, no, nie wiem co dodawać, no. 2020 nie poszedł po mojej myśli. Nabawiłem się na początku roku kontuzji, z którą walczyłem przez dobre pół roku. Dopiero w czerwcu 2020 wróciłem powoli do treningów i na szczęście rehabilitacja przebiegła dobrze i wróciłem, można powiedzieć, właściwie wróciłem mocniejszy i czuję, że nabieram więcej sił. W sumie bardzo dobry. Ta sytuacja z tą pandemią w kraju trochę tak pokrzyżowała nam plany, ale ostatecznie odbyła się główna impreza dla kategorii młodzieżowej, w której się właśnie się znajduje, czyli Młodzieżowe Mistrzostwa Europy, na których zdobyłem swój pierwszy indywidualny medal w konkurencji Keirin. Zostałem brązowym medalistą Mistrzostw Europy. Jest to bardzo wielki sukces dla mnie, który napędza mnie do kolejnej pracy. 2020 był dla mnie dosyć ciężkim rokiem, ponieważ był to jakby okres pandemii i wszelkich obostrzeń, co utrudniło jakiekolwiek przygotowania. Byłem w kategorii junior, w juniorze byłem i przygotowywałem się do mistrzostw, młodzieżowych mistrzostw Europy, które uważam, że ukończyłem jakby na maksimum moich możliwości. Zdobyłem 2 srebrne medale, jeden drużynowy, drugi indywidualny. No przede wszystkim wytrzymałości w dążeniu do tych celów, no bo jednak dla sportowca z 4-letniego cyklu przygotowawczego, który jest do igrzysk, nagle się zrobiło 5 lat, no to ten dodatkowy rok, no to jest bardzo dużo tej motywacji, skupienia i tego wszystkiego, no ale jednak pokazałem przede wszystkim sobie, że jestem w stanie wytrzymać tą presję, ten dodatkowy rok. No i w sumie tyle, no i że się udało. No myślę, że bardzo dużo. Przede wszystkim cierpliwości, ale też tego, że no wydawać by się mogło, że wcześniej wiedzieliśmy, jak radzić sobie w trudnych warunkach, ale dopiero w tym 2020 roku udowodniliśmy sobie, że naprawdę to działa całkiem nieźle. W sumie nie, no. Cały czas trenujemy tak samo, robimy te same zajęcia. Jedyne co to problematyczne było w tym, że każde zawody kolejne były albo odsuwane, albo anulowane, no tak samo igrzyska przesunięte, tak więc rozczarowujący był ten rok. Na pewno nauczył mnie takiej samodyscypliny większej, ponieważ był okres, gdzie zostawaliśmy sami, musieliśmy sami dużo trenować i to tak największa nauczka z tego samodyscyplina. Myślę, że nauczył mnie takiego takiego szacunku do ludzi. Można było zauważyć, że ludzie ze względu na tą pandemię zaczęli się bardziej szanować, głównie te maseczki, obostrzenia, wypełniali, że tak powiem, te decyzje państwa, żeby to nosić. No i to również i nie tylko innych, ale również mnie nauczyło. Tak? Pokory. Pokory do wszystkiego, co jest dookoła nas i podchodzenia do wszystkiego z głową na zimno, bez emocji. W tym momencie na pewno nie jest jeszcze ta forma i dyspozycja wysoka, no bo cały czas budujemy, no wykorzystaliśmy ten dodatkowy rok po przełożeniu igrzysk właśnie na to, by poprawić różnego typu elementy, więc się skupialiśmy nie tyle, by piąć się do góry siłowo, tylko właśnie coś z techniką porobić, troszkę technicznych aspektów właśnie poprawić. No ale na pewno ta dyspozycja utrzymujemy cały czas na wysokim poziomie, no bo już od kwietnia zaczynamy tą nową serię Pucharów Narodów. No i wierzymy w to, że się one odbędą, więc chcemy ten pierwsze zawody się pokazać i zobaczyć, gdzie jesteśmy my i gdzie jest reszta świata. Myślę, że na początku finiszu, no jeżeli igrzyska odbędą się, no to najważniejsza impreza
4-lecia, właściwie już w tej chwili 5-lecia. Jest za pół roku, więc do końca szlifujemy formę. Jesteśmy w treningu trochę jeszcze bazowym, ale już staramy się sobie udowadniać, że jesteśmy coraz szybsi. Muszę przyznać, że ciężko przechorowałem. Miałem okres miesięcznego ciężkiej choroby. Tak więc jestem w tej chwili w takim międzyczasie powrotu do dobrej dyspozycji, ale już idzie, zaczyna i się, bardzo się cieszę, że na siłowni pojawia się już to, co było. W tej chwili okres typowo siłowo-wytrzymałościowy, taki nie można powiedzieć przedsezonowy, ponieważ nie wiadomo, czy będą wyścigi, czy nie. Aktualnie wracam, bo byliśmy na zgrupowaniu przed świętami na Fuerteventurze. No, zdarzył się wypadek na zjeździe, uderzyłem w barierkę przy 60 na godzinę. Dosyć poważnie, bo rozciąłem sobie przedramię i bark. Także póki co to na razie wracam, tak powolutku, bo z tą ręką jeszcze tak nie do końca mogę trenować. Są jakieś ograniczenia. No i powolutku wracamy. Główna impreza, też również Mistrzostwa Europy Młodzieżowe, prawdopodobnie w sierpniu, po drodze jakieś Puchary Narodów, także mam nadzieję, że wrócę na spokojnie i będzie wszystko w porządku. Aktualnie jestem w pracy siłowej, jakby oswajam się z nową grupą, przechodzę do młodzieżowca, do elity i jakby próbuję się odnaleźć w nowej ekipie, w nowej drużynie. Według mnie najmocniejsza strona to jest taka naturalna siła, że tak powiem, którą mam gdzieś tam w sobie. No, ta najsłabsza, no to pod względem kolarstwa to jest technika, bo jednak technicznie gdzieś tam troszkę kuleję, że tak powiem, w kolarstwie. Ale w życiu to słabość do, że tak powiem, fast foodów może. Najsłabsza na 100% to potencjał siłowy, czy właściwie siłowy, bo energetycznie jestem przygotowany bardzo dobrze i te wyścigi długodystansowe dla mnie zawsze były tymi łatwiejszymi i tymi, w których czuję się lepiej. W związku z tym, że jestem sprinterem, który generuje stosunkowo niskie moce maksymalne, no to śmiało mogę powiedzieć, że potencjał siłowy jest moją najsłabszą stroną, najsilniejszą stroną. Powiedziałbym, że jest chyba serce do walki. Powiem szczerze, ja jestem takim troszkę wrodzonym pesymistą i zawsze uważam, że mam same złe strony i staram się każde poprawiać. Tak więc jeżeli mi powiedzą, że mam, nie wiem, przysiad mocny albo start mocny, to znajdzie się ktoś, kto zrobi to lepiej. Dlatego ja jestem takim zawodnikiem, który stara się cały czas poprawiać wszystkie swoje strony, bez względu jakie one są. Każda jest słaba po prostu, bo ktoś może być lepszy w tym. Najmocniejsza? Wydaje mi się, że siła, najsłabsza, moc. Dobrze mi idzie siłownia, na rowerze właśnie coraz gorzej, słabiej niż powinno być, dlatego też właśnie na rowerze powinno iść najlepiej, a muszę pracować właśnie nad rowerem. Odnośnie konkurencji, to najmocniejszą stroną jest Kairin, w której się czuję, no czuję się tak, jakbym był w domu. Jest to konkurencja, w której zdobyłem medal Mistrzostw Europy. Po prostu, gdy jadę w tej konkurencji wraz tam z innymi uczestnikami, zawodnikami, to czuję się po prostu swobodnie, tak? No, najsłabszą stroną, no, tu najsłabszej strony to ciężko będzie znaleźć, no. No, najmocniejszą na pewno Kairin, jakieś dłuższe dystanse typu kilometr też tam dobrze mi idzie, a taką może piętą Achillesową będzie właśnie sprint indywidualny, ale to myślę, że jest do dopracowania, także no, bez problemu myślę, że damy radę. Nie znam jeszcze tych stron. Nie znam swoich jeszcze granic. Jednocześnie i celem, i marzeniem jest stanąć na podium, a nawet nie stanąć, a wygrać, czyli złoto na Igrzyskach Olimpijskich. To jest mój cel numer jeden, który nadkładam nad wszystko. Nie Puchary Narodów, nie Mistrzostwa Europy, nie Mistrzostwa Świata, tylko Igrzyska Olimpijskie i tego sobie życzę. Przede wszystkim pojechać na Igrzyska Olimpijskie, a jak już pojechać na Igrzyska Olimpijskie, to nie tylko po to, żeby zwiedzić Japonię, tylko żeby walczyć tam o medal. Nic mniej, nic więcej, bo po prostu w tej chwili skupiam się tylko i wyłącznie na Igrzyskach Olimpijskich. Dla mnie cel sportowy to i marzenie na ten rok to, żeby były Igrzyska i żebym na nie pojechał. W najlepszej dyspozycji, jakiej mogę być. Cel sportowy, no to na pewno pojechać na Igrzyska.
dostać się. To było jeszcze pytanie? I największe marzenie. Największe marzenie. No, medal na olimpiadzie oczywiście, na igrzyskach. Marzeniem by było pojechać na igrzyska. No, tu jest u nas jest ścisła kadra. Nie wiadomo, czy się uda. No, może to być problem, ale oprócz igrzysk to jakieś puchary narodów właśnie chciałbym uczestniczyć, a największy cel to ponownie na Mistrzostwach Europy wywalczyć medal w konkurencji Keirin. Oraz jak dobrze popracujemy, to z chłopakami w sprincie drużynowym też by się przydało. Tak? Na ten rok marzenie? Przyrównać się do poziomu chłopaków, do starszych kolegów, a marzenie? Na ten rok nie wiem, no, pojechać na Młodzieżowe Mistrzostwa Europy jako U23, a na całą karierę no, to igrzyska jakieś, nie? Najlepiej Paryż.